I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Matornen, a ja witam was w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies Garden Warfare. Witam was w odcinku siódmym już chyba, siódmym, w którym to rozpoczynamy sobie od paczek. Cóż, w próbach nieudanych nagrania tego odcinka niestety otworzyłem jedną paczkę, czyli niestety nie udało się tutaj również tego nagrać, więc muszę wam tylko pokazać w ten sposób, że odblokowałem Future Cactusa, którym sobie na pewno zagram parę razy, ale również z tego co zauważyłem, Sonic Boom rezultat wyszedł taki, że gracze zostali zestunowani ponad 10 bilionów razy, przez co każdy gracz otrzymał Ultra Rare Packa, które można oczywiście otworzyć w tym momencie. Ultra Rare Pack mówi nam, że dostaliśmy Diamond Visor, Diamond Mask oraz Royal Porcupine Familiar, czyli 3 kosmetiksy super rare do naszych roślin, dlatego sobie zagramy, żeby uczcić te super rare wszystkie, zagramy sobie najpierw Garden Ops, gdyż szczerze wam powiem, chciałbym zobaczyć jeden tryb. Wyszukamy sobie jakiegokolwiek meczu na normalu, gdyż jest jednak jedna rzecz, której jeszcze nie sprawdziłem, a przy okazji w Garden Ops nie grałem jeszcze nigdy Champerem, więc to też również mógłbym sprawdzić, zobaczyć, przejąć. Kiedyś mógłbym sobie zagrać na hardzie, ewentualnie na tym super ekspertkim, super trudnym modzie. Na razie jednak bym próbował zostawić sobie ten poziom normal, gdyż no nie idzie jeszcze czasami za dobrze i na przykład w trakcie prób nagrania przegrałem na easy, a to za płatne też nie wyszło, tak? No dobra, Jewel Junction, plant a garden and protect it from the zombies, aż do momentu kiedy Crazy Dave nadejdzie. Cóż... Chciałbym zobaczyć jak wygląda boss mode. Boss mode wygląda mniej więcej tak, że latam sobie na górze. Z tego co widzę, jestem Shaolinem Dave'em, tylko pytanie co ja mam tutaj robić. Garden Health wygląda całkiem nieźle. Mam jakieś dziwne umiejętności, na przykład resurekcję mogę zrobić. Zresurektować jakiegoś sojusznika. Mogę zrzucić bomby od góry za słoneczka. Oczywiście jest, jest to ten sam motyw jak w Plants vs. Zombies Garden Warfare. Znaczy ten Plants vs. Zombies dwójce. No i szczerze powiem, nie mam żadnego pojęcia co ja mogę zrobić, jeżeli chodzi o zginięcie, gdyż tak naprawdę mam 2000 punktów życia, tylko nie wiem po cholerę. Moich dwóch sojuszników tutaj coś próbuje jakoś bronić. Nie widać żadnych zombie póki co. Kolejna fala nadchodzi, więc będą mieli troszeczkę problem. Garden Health mają na samej górze, więc dobrze im idzie. I ja tak będę sobie patrzył co się dzieje. Nigdy nie widzi ktoś, zawsze obserwuje, nie wiem czy nieźle sobie póki co radzą. Problem w tym, że kiedy będą mieli troszeczkę ciężej, to albo mogę ich wyhealować, albo spróbuję, jak działa spotting, zobaczymy. Rzuciłbym tutaj. Aha, działa to mniej więcej tak. No nic za dużo nie, tutaj nie znalazłem, oczywiście jakaś tam gromada zombie nadchodzi z tego co widzę. O, właśnie tutaj idą nasi przeciwnicy malutcy. Ej, może się to przyda, może nie. Może coś tam wyjdzie im z tego. Coś Bishudero w tym momencie bawi się z nami. I z tego co widzę, to potrzebowaliby potem jakiegoś heala, więc mogę sobie tym healem sprawdzić coś. Dobra, wypróbujmy sobie Air Strike, albo nie, lepiej nie. Może poczekam sobie na kolejną falę, gdyż tak naprawdę teraz nie wiem, nie mam w sumie po co Air Strike'a marnować. Wyhealować tego kolegę! Aha, no tak za dużo to nie dało w sumie, gdyż leży sobie tutaj, leżą sobie te serduszka tak naprawdę, które mogą zostać otworzone, ale nie muszą przez moich sojuszników, bo oczywiście nikt się nie ogarnął, że ja by ich wyhealowałem. No i przy okazji kolejna fala pada, ja tak sobie będę latał od góry do dołu, od dołu do góry i tylko pytanie po kurwa, po co? Znaczy no bez przesady, no ten tryb jest też przydatny, jeżeli mamy jakieś trudne fale, tak, może się przydaje w trybie hardcore czy coś takiego. Ale póki co, szczerze mówiąc, wolałbym sobie pobiegać raczej po tym polu, a nie tak rzucić z góry, więc mogę sobie jeszcze zrzucić jakiś tam spotting, specjalna fala sneak attack. I szczerze mówiąc, rzuciłbym jeszcze bombę, żeby zobaczyć jak to wygląda. I wchodzę do gry jako chomper dla przykładu, bo jeszcze chyba chomperem nie grałem. Dobra, tylko niech mi znajdą jakichś przeciwników do wygrań, do zabicia, no bo akurat póki co nic nie widzę. Dobra, niech będzie tutaj, niech leci tu bomba. No tak trochę po chuju, mało trafiłem. Dobra, quit, nieważne. Bierzemy chompera jakiegokolwiek, mogę sobie wziąć tego Chester chompera, który to oczywiście ma możliwą nową czopkę. Czyli Royal Porpikin, Chester Green, Organixy to będą mini chompery, Crazy Eyes. Cokolwiek po prostu założyć, żeby w jakoś w miarę się prezentowało. I biegniemy zabijać, bo przecież o to tutaj chodzi, żeby pobiegać sobie, a nie patrzeć na to, co moi sojusznicy będą robić. Gdyż patrzenie jest strasznie nudne, jak to było w Sword Art Online. Nudne jest robienie to, co przeciw... nudne jest patrzenie na ludzi, jak grają w RPG. Najlepiej grać razem z nimi, prawda? Co z tego, że okazywał się tam przeciwnik Nemesis? Snapdragony nawet mają tutaj, jak słodziutko. Fajnie, fajnie. Przy okazji, boss rush mode, znaczy boss mode był jedną z rzeczy, którą chciałbym sprawdzić w tym odcinku, znaczy chciałem go sprawdzić. I przy okazji mam jeszcze kilka innych spraw, które chciałbym zobaczyć, na przykład właśnie chciałem zagrać sobie ten Chester Champerem. Oraz przy okazji mam taki plan, żeby dzisiaj dobić na przykład 20 level zombie.
Znaczy 20 level, znaczy mojego bohatera, tak? Mam połknąć 3 zombie, więc żeby do połykania potrzebne mi będzie wankuszowanie zombie, tak od tyłu, podchodzenie od nich od dołu. Niestety za dużo mi sojusznicy nie zostawiają mięsa do pożarcia, gdyż tak naprawdę radzą sobie doskonale. Ale no pobiegam, może ten malutki tam, nie wiem, procent, który włożę w tą grę, będzie jakoś im przydatny. Zwłaszcza, że Sir Hannibal, któremu oczywiście salutujemy, Sir Hannibal nam tutaj robi dobrą robotę. Swoją drogą, widział ktoś może bitwę rapową Hannibal Lecter kontra... jak to się nazywa? Jak on się mu nazywał? Hannibal Lecter kontra... Jacek Rozpruwacz? To była świetna bitwa, szczerze wam powiem. Jeżeli ktoś ogląda Epic Rap Battles of History, to bardzo polecam. A jeżeli nie, no to polecam się zapoznać, gdyż tak naprawdę uwielbiam ten kanał i to jest chyba według mnie kanał numer 1. No dobra, Big Bite jest zrobiony, więc dostałem kolejnego questa. I czyżby to znaczyło, że mam kolejny poziom Chompera, czy muszę jeszcze coś zrobić? Nie mogę niestety sprawdzić, musiałbym chyba wejść w Escape'a. A teraz na to chyba za bardzo czasu nie ma. Zwłaszcza, że przydałoby się zombie pozabijać, ewentualnie pobiegać tutaj gdzieś i poniszczyć Tombstone'y. Tutaj jest jeszcze jakiś zombie Alstar, ale on oczywiście dużo nie robi. No mogę go próbować zgupować z tego pieprznięcia od tyłu, ale tak naprawdę najlepiej jest podejść i zjeść. Próbujemy go zjeść. Więc możecie być jedną z takich osób, czy coś takiego. Tak jak kiedyś była dziwna przeróbka z Q&A z Rokiem. Jak wiecie, są kanały, które robią remiksy sławnych youtuberów. To właśnie jeden taki eksperymentalny odcinek i mi się bardzo podobał. Tylko nie pamiętam niestety, nie powiem wam jak się gościu nazywał, więc nie powiem wam niestety, nie podam linku do kanału. Gdyż cała masa jest takich świetnych kanałów, które ludzie znają, ale tak naprawdę nie mogą powiedzieć nazwy, tak? Gdyż na przykład albo jest nazwa bardzo skomplikowana. Patrzę w prawo, patrzę w lewo, chyba pociąg nie jedzie. Bym jednak nalegał, żeby ten pociąg przypadkowo nie wejść w ten pociąg. Już tak było, że pociągi niestety były troszeczkę zbyt trudne do ogarnięcia. Tutaj w ogóle na cały... No daleki zasięg on te tombstone'y niszczy. Widać, że troszeczkę bardziej ogarnięty w grze. No dobra, wszystkie tombstone'y zostały zniszczone, jeszcze tylko kilka zombich zostało do poniszczenia, byleby tylko nam tego Garden Health'a nie zniszczyli, gdyż Garden Health troszeczkę już nam ubywa, bo tam trumny sobie przyszły. Trumny oczywiście niezbyt przyjemne są, przynajmniej nie dla nas. Jednak przydałoby się ich w końcu zająć. Mogę zjeść trumnę? Mogę zjeść trumnę! Znaczy to tak trochę nic nie dało. Wiesz, zjadłem sobie w sumie tylko tą tarczę, ale no zawsze coś, prawda? No dobra, jeszcze następna fala za 10 sekund, bo rozstawiam jeszcze kilka kolców. Kolcy. Kolcy, znaczy to tak dziwnie brzmi, kolce, tak trochę po staropolsku. Tak jak na przykład górale, jak się jedzie do Zakopanego, to wtedy wszyscy akcentują na pierwszą sylabę, hej! Tak, cytat mojej polonistki, że zawsze, wiecie, to są bariera językowa, że jak wszyscy jadą do Zakopanego, to wszyscy akcentują na pierwszą sylabę. I tak dalej, i tak dalej. No dobra, pozjadźmy sobie tutaj, popróbujmy coś, cokolwiek ugryźć, zjeść, gdyż każdy taki frag to zawsze więcej pieniążków dla nas. Zwłaszcza, że takie małe, nawet cieszmy się z małych rzeczy, nawet małe ilości pieniądza nam tutaj pomagają. I jeszcze z gusza, znaczy tam z głupa, jeszcze przeciwników możemy trzasnąć parę razy. Oczywiście przydałoby się, żeby nam tutaj nikt nie niszczył naszych pięknych roślinek. Wyleczę się od jeszcze Hillflowera, gdyż Hillflowery również przydatne są. Tylko, o, może jeszcze posadzę cokolwiek, chociaż tutaj, żeby jeszcze moje planty tutaj cokolwiek robiły. Snowsh Room oczywiście w kostiumie Mikołaja, znaczy bawanka. Trafię? Trafiłem, nie trafiłem, był tam, szkoda. Spring Barrow, oczywiście Spring Barrow szybko kończy się szybciej niż się zaczyna. Tak naprawdę nie wiem, czy jest aż taki opłacalny, wolałbym chyba jednak pobiegać sobie dłużej. Tylko problem w tym, że moi Hannibale już padają i tak troszeczkę, no nie bardzo jest to dla nas opłacalne. Wiesz, jeżeli oni to robią tą grę, to ja bym jednak wolał zacząć przy życiu. Zwłaszcza, że niedługo jest fala z bossem. A fala z bossem jest oczywiście ciężka. Ciekawe, czy w ostatniej fali z bossem jest możliwość wylosowania pieniądza. Gdyż no... Mam nadzieję, że jest możliwość taka, żeby było mniej bossów, a więcej pieniądzów. Ale jednak obawiam się, że nie będzie to aż tak możliwe nigdy. Gdyż jednakże skoro ostatnia fala, no to musi być ta fala z pieprznięciem. Musi być pierdolnięcie, wiecie, pierdolni bossem, synu. Miałem się was coś zapytać, ale nie zapytam się i chyba w sumie się nie zapytam, więc nie pytajcie mnie, o jakie pytanie chciałem się was zapytać. Bez sensu. Dobra, Garden Hell został. Zombies to the gates, they will decide your fate. They will spin your demise. Czym było demise? Przeznaczenie? Nie. I? Tylko nie ten. I?
No niezbyt fajnie, no wolałem jednak, nie wiem, no może samy Gargantaurus zwykły, a nie tych ulepszonych. Wolałem, nie wiem, no zamiast Magika to może tego Discobala, gdyż Discobal chyba troszeczkę prostszy w pokonaniu jest. Znaczy to nie jest chyba mag, to jest wampir z tego co mi mówiliście, więc też żebym nie tutaj wam nie skłamał. No dobra, uratowałem przeciwnika przed bombą, jednakże po prostu go ugryzłem, więc też za dobre dla niego nie było. Byłem niestety ten, że nie mogę tutaj nic zrobić z Alstarem. Przydałby się jednak, żeby tego Alstara tam podlazł. A tak naprawdę takie próbowanie go odpalenia to jest trochę bez sensu. Zwłaszcza, że tutaj Magik mi biega. A oczywiście Magika nie mogę sobie po prostu zjeść. Ja spierdalam. Na szczęście Spirit Barrow daje mi dodatkowego speeda do atakowania, więc mogę spokojnie sobie przeczekać wielu przeciwników, znaczy uciec od wielu przeciwników. Jednakże potrzeba by było jednak to robić zwinniej szybko, gdyż jeżeli oczywiście nie będziemy reagować z odpowiednią prędkością, to może się potem okazać, że mamy problem. Dobra, Giga Gargantaur, oczywiście super mega Giga Niga, okaże się, że może nie będzie aż taki trudny, gdyż nawet mi zaliczyło to na Vanquisha. I szczerze mówiąc, szkoda mi tylko jednej sceny, która miała się pojawić wcześniej. Czekajcie sobie, trochę przyciszę grę, bo nie słyszę własnej myśli. Podobała mi się taka jedna scena, którą robiłem w jednym podejściu do Garden Warfare, akurat do tego odcinka. Była taka fajna scena, w której zostało dwóch, nas dwóch na Garden Opsie i walczyliśmy z super mega giga niga Gargantaurem, wiecie, tym takim dużym w okularkach. I był tam taki motyw, że on biegał sobie wokoło, znaczy utknął w jakiejś tam przestrzeni i na mnie się skoncentrował swój ogień, tak? I cóż, wyszło tak, że kiedy skoncentrował na mnie swój ogień, znaczy ten swój młot, więc bo biegałem tam mu pod nogami, tak w ogóle skakałem w lewo, w prawo, tak wszystko, to potem zrobił się z tego taki typowy rajd na bossa w WoWie, że ludzie wyczekują tylko odpowiedniej animacji i już biegłem za przeciwnika, żeby gryźć go od tyłu. On się obracał tylko po to, żeby spróbować chociaż kawałek zrobić mi troszeczkę dypsu, a potem ja biegłem mu za plecy po to, żeby nic się mi nie stało. I tak ogółem zabiliśmy tego Gargantaura, niestety zginęliśmy od Yetiego. I chyba nie jest to zbyt pozytywne, żebym tak podchodził tego maga od tyłu, gdyż wtedy znika i niestety moi sojusznicy tracą kontakt z przeciwnikiem, co mogą potem, może potem obejść się moim niesmakiem, znaczy ich niesmakiem do mojej postaci, znaczy do mojego stylu gry, tak? Gdyż to chyba by lepiej było, gdybym jednak nie gryzł po tyłu. Na szczęście już wampir, czy jakimkolwiek to bym przeciwnikiem nie był, ginie i tylko został nam zombie Yeti. Oczywiście mój ulubiony. Polo Market, twój ulubiony. Swoją drogą, tyle tych Polo Marketów, które się teraz budują. Dino, Biedro, kolejny Polo Market, jeszcze w mojej dzielnicy został w parę dzielnicy otworzony. Nie rozumiem, dlaczego ludzie budują tyle sklepów. Po cholerę im aż tyle miejsc do wydawania pieniędzy, biorąc pod uwagę, że w Kaliszu w ciągu ostatnich 5 lat powstało, nie wiem, 6-7 galerii, no może nie 6-7, ale takie no dwie poważne, kilka tam mniej poważnych, ale też to galerie jest. Tym razem Zombie Yeti również nic mu nie udało mi się zrobić tym gryzem, oprócz chwilowego zastunowania. Więc ja może będę spadał, albo nie, lepiej nie. Rzeczywiście nie udało mi się zrobić barała. I wygląda na to, że zostałem zestunowany, a zestunowanie tutaj za bardzo mi nie pomaga. Dobra, już zniszczmy tego Yetiego na sam koniec. Próbuję jeszcze uciekać, ale oczywiście mu się nie udało. Przez co fala 10 powoli się kończy, jeszcze tylko kilka tam niedobitków zostało, których możemy zjeść, których możemy na przykład zniszczyć tarczę. Gdyż chyba za zniszczenie tarczy nawet jest więcej pieniądza niż za zwykłe zniszczenie przeciwnika. Dziwne, niespotykane, niecodzienne, ale no ja cię nie będę tam sprzeczał. Teraz tylko uciec, teraz tylko do Crazy Dave'a, żeby uciec. Żeby, jak tu już nie mogłem, spierdolić. Dobra, gdzie mamy lecieć? Oczywiście mógłbym chyba iść w sumie za sojusznikami, gdyż oni wiedzą. A Get to the Landing Zone pojawia się tam. Tylko niestety oczywiście będziemy musieli się troszeczkę przedrzeć, tak. Czuję się jak w Left 4 Dead, gdyż teraz chyba jakaś Left 4 Tube wychodzi. Seria na YouTubie. Oczywiście znowu się zrobi hype na Left 4 Dead. Tak jak się zrobił hype na Left 4 Dead, kiedy Left 4 Dead było za darmo, to serwery Steama były przeciążone na dobre 2 tygodnie, bo cebula oczywiście. Znaczy wiecie, nasze polskie cebule. No nie będę obrażał, nie będę już mówił, bo to jest bez sensu, ale wiecie, ludzie się wszyscy rzucili na Left 4 Deada i tak naprawdę, żeby dojść do tego Left 4 Deada za darmo, musiałem tam czekać 3-4 dni, żeby w końcu się serwery odblokowały. A już nie mówię o graniu w Dotę, bo to była po prostu poracha. No ale cóż, Steam to Steam, prawda? No, jak ludzie chcą grać w Left 4 Dead, no niech wygrają w Left 4 Dead. Zwłaszcza, że to jest dobra gra, za darmo. Chociaż mnie jakby nigdy nie przekonywała swoim takim właśnie. No. Bywały lepsze gry, które przyjemniej mi się grało. Czasami to po prostu było zwykłe bieganie i strzelanie. Czasami takich motywów nie lubię.
Znaczy wiecie, bez przesady, gdyż długa półtora godzina rozgrywka, żeby skończyć jeden chapter, to tak według mnie troszeczkę bez sensu jest, więc jakoś tak nigdy Left 4 Dead ani jedynki, ani dwójki nie ukończyłem. Ba, nie grałem w nie chyba dłużej niż tam dwa chaptery. No ale cóż, bywa i tak. Zawsze, że opowiadałem wam kiedyś, jak to się działo z tymi Borderlandsami, że jak graliśmy w koopie, to tam ja kończyłem chapter pierwszy i drugi, a potem rano wstaję, a już koledzy skończyli, grę skończyli, no i ja zostałem sam. Dobra, za 15 jednak będziemy uciekać, więc ja będę raczej wolał zostać w środku niż na zewnątrz. I tam jeszcze tam 8-7 mogę sobie nawet na przykład, nie wiem, zatęczyć makarenę, kiedy czekam na ten koniec. Byle nie zginąć, tylko... Dobra, 2-1 chyba uda się przeżyć. I... Aleluja, wszystkie rośliny zostały uratowane, wszystkie rośliny uciekły z naszych tych okopów nieszczęścia. Nie, okowów nieszczęścia, bo to Iron Maiden śpiewali o okowach nieszczęścia. Change of misery. Wygraliśmy, dostajemy 2895 hajsu. A i teraz możemy sobie spokojnie przejść do lego. Chyba przejdę sobie do trybu multiplayer, gdyż akurat chciałbym sobie zagrać multiplayer. No dobra, poczekajmy, aż się tylko załaduje gra. Oczywiście to długo będzie trwało, więc czemu by nie. I jeszcze chciałem sprawdzić jeden tryb, który mi również polecaliście. Back, multiplayer i to będzie Taco Bandit. Oczywiście to jest ostatni tryb, więc nieludzkie by było, gdybym na niego kiedykolwiek nie wszedł, więc sprawdźmy, jak to działa, gdyż nas naprawdę nie wiem. Spróbowałem raz tutaj wejść, ale pokazała mi się animacja końcowa i grę wywaliło. Sorry, winę tu, ale nie zagrasz sobie, bo już jest po wszystkim. Ale dostałem 5000 kasy za 5 sekund rozgrywki, więc dla mnie to jest worth. To było chuj pieniądzów za taki mały okres, więc no czemu by nie. I znowu rozpoczyna się czego bym bardzo nie chciał, że znowu uciekam, że wpływy są innych youtuberów na mnie. To jest taki problem, że kiedy naoglądam się jednego youtubera za dużo, to potem przejmuję niektóre jego cechy, tak jak na przykład jego wyzwiska, znaczy wiecie, jego zachowanie, jego żarty, jego styl bycia. Znaczy tak zauważyłem nawet na przykład u swojego brata, że jeżeli jacyś koledzy do niego przychodzą, tam grać te w Heroesy, czy w Lola, czy jakieś inne pierdoły, to jeżeli ma, po prostu mój brat mniej więcej przyjmuje od innych sposób mówienia, tak? Sposób mówienia. No dobra, nieważne. Help me guard my tacos, I will share them with you. Mamy obronić takosy. Takosy widzimy, że po naszej stronie są dwa, po stronie przeciwników jest jeden. Nie wiem akurat, co to mniej więcej znaczy. Nie wiem w ogóle, dlaczego sobie wziąłem pi-shootera, nie jakąś ulepszoną wersję, jak na przykład plasma pi, to chyba to by było lepsze nawet. Ale widzę, że jakiś przeciwnik tu jest, który będzie mnie próbował zniszczyć. I jakiś Revenge of the Grave mi się nie udało zrobić, troszeczkę gra tam przylagowała, cokolwiek tam się stało. I widzę, że tutaj mam zniszczyć 5 zombie z podniesionej pozycji, więc chyba chciałbym jednak dobić ten level, więc pobiegam sobie troszeczkę tym hyperem i będę próbował przy okazji... Tylko nie nasze tako! Oddawać złodzieje! Dobra, to będzie dobre. Kapitan strzelec, żeby nie mówić o kreskówkach głupich. Niestety, nie wiem, czy to się zaliczyło jako zabójstwo z wyższej pozycji, ale niestety dostałem stakla i troszeczkę spadłem i w ogóle masakrycznie to trochę poleciałem, ale niestety dostałem tym troszeczkę za mocno, więc golf cannon mi sprawił, no i zostało mi tylko jedno tako. Szkoda, gdyż właśnie chyba o to chodzi, żeby przeciwnikom nie dopuścić do ukradnięcia tako, a skoro zombie mają tako, to troszeczkę tutaj mi nie jest w smak. Tako upadło! O kurczę, niestety nie udało mi się nikogo tam podnieść. Mogłem jeszcze zabić tego przeciwnika w trakcie hypera, nie udało mi się oczywiście. To był troszeczkę błąd, ale chciałbym jednak wejść tam na górę gdzieś, gdyż to byłoby dla mnie po prostu łatwiejsze, tak? Granat! Oczywiście nie tam, gdzie trzeba, bo kurwa czemu, dlaczego miałbym normalnie strzelać? I tutaj niestety przeciwnicy chyba się zorientowali, że coś jest nie tak, gdyż przeciwnicy strzelają... Nie, tylko nie ty! Byle jeszcze jeden strzał, byle jeszcze dwa! I proszę bardzo, ale to piękne było. Reset attacko. Nie udało się, to chyba jakoś tam jest czalenowane. Dlaczego mnie zombota jeszcze w ogóle ludzie zniszczyli, to jest bez sensu. Ale taką wyrzuciłem, więc to była ładna akcja, w której mogłem sobie pobiegać za przeciwnikami. To jest w ogóle fajne, że oni się w ogóle nie odwrócili, tylko po prostu biegli, że może zdążę, może się uda. Jakbym teraz w ogóle zabił, to był strzał miesiąca i... Ech, niestety tako zostało ukradnięte przez zombosa, wciągnięte tam w jakąś jego maszynę i... I co? Poleciało sobie? Bez sensu. Dlaczego zombot chce moje tako? Nie mam pojęcia. Zwłaszcza, że to Dave szuka tako twójce. No nic, wszystkie tako zostały ukradzione.
smutne to trochę, gdyż teraz będą grać sobie jakieś tam makareny, oczywiście zbyt długo również nie posiedziałem na tym trybie, ale mi się spodobał, więc może jak trafimy na niego na trybie Mixed Mode, nie będzie aż tak źle. Oczywiście wchodzimy na tryb, który oczywiście lubię najbardziej, czyli Mixed Mode, który jest to ulubionym moim trybem, jak już wcześniej powiedziałem, parę, 15, 10 razy, gdyż pozwala na czysty efekt randomizacji gier. A ja czysty efekt randomizacji gier lubię, chociaż mam taką świadomość, że jednak losowość tutaj nigdy nie jest prawdziwa, gdyż jest to tylko generator liczb losowych, a właściwie pseudolosowych, ale to jak działają liczby pseudolosowe, to dowiecie się na informatyce. Bo gdyż ja bynajmniej tego nie zamierzam uczyć, gdyż nie znam się na tym. Zastanawiałem się kiedyś, w jaki sposób komputery generują liczby losowe i okazuje się, że po czasie. Jak? Ja nie wiem. Może ktoś mi wytłumaczy, może ktoś się interesuje informatyką. Nie mam żadnego pojęcia, ale mamy Vanquish Confirm, więc będę mógł sobie znowu pobiegać, postrzelać i dobić, mam nadzieję, chociaż jeden level, gdyż chciałem dobić dzisiaj 20, ale tak z tego co widzę, to jest troszeczkę może to by długo trwać. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że mam 17 i tak 17 się utrzymuje od kilkunastu, 10 rozgrywek. Słabo, trochę słabo. Może jednak skupiłbym się dzisiaj na Fishooterze, gdyż chciałbym skończyć ten tryb Hyper, a poza tym przyjemnie się gra Fishooterem, mówię wam szczerze, mi się bardzo gra nim przyjemnie, więc chciałbym, żeby właśnie on, tutaj akurat ona, bo to jest Jogutka, żeby ona jakby dostąpiła tego zaszczytu po raz pierwszy, posiadania czwartego levela, to jestem ciekawy, jakie ciekawe questy mogłyby tam twórcy mi wymyślą na poziom piąty. Oczywiście wiem, że te questy pewnie potem się będą powtarzać, tylko się będą zmieniać tam reguły, że na przykład zamiast dwóch zombie zabić na hyperze, zabić 20 zombie na hyperze, ewentualnie 3 zombie na jednym hyperze, to jest w ogóle będzie trudne na pewno do zrobienia. Ale wiecie, Skip Challenge stary jeszcze zawsze żyje, więc no cóż, zawsze można coś spróbować, tak? Tutaj jakiś przeciwnik się próbuje, myśli, że jest cwany. Niestety wybuchnie mu zaraz bomba pod nogami, znaczy mam nadzieję, że cokolwiek mu zrobi. Niestety przydałoby się jednak zbierać te moje Crazy Orby. I czy uda mi się go zabić w trakcie Hypera? Kurde, no prawie zabrakło, troszeczkę zabrakło. No nic, Flame Pulse oczywiście bił mnie gdzieś tam od tyłu, szkoda mi tego trochę, gdyż tak mało brakuje do skończenia tych questów, a nawet po tym skończeniu tych questów mógłbym sobie w ogóle pieprzyć to i iść w ogóle w jakąś inną postać, gdyż troszeczkę no irytujące są tylko jedna dyscyplina sportu, tak? Jak wiadomo, jeżeli się jest profesjonalistą, to się po prostu nie odczuwa przyjemności z tego, co się robi, tak jak kiedyś słyszałem. Renomę? Niestety Crazy Orb został już podniesiony. A mi się by przydał tutaj Hyper, ewentualnie cokolwiek, żebym mógł przeciwnika zabić, gdyż już nie widzę możliwości, żeby przeciwnika chociażby trafić. I tu jest, ale oczywiście pobiegał zbyt szybko. Wydawało mi się, że jest na serwerze dysproporcja sił, ale po prostu przeciwników jest troszeczkę więcej, a nas jest po prostu mało, więc wolałbym jednak dołączać do takich pełnych serwerów, gdyż takie serwery prawie puste to jest, wiecie, mieszanina afkerów, mieszanina beznadziejnych graczy, a przy okazji trochę też braku skilla, który powoduje, że tam jeden frag potem może zadecydować, że cała rozgrywka przychyla się na stronę jednej drużyny albo na drugiej drużyny i tak naprawdę będę biegał i ginął. Nawet się będę zastanawiał, czy tego materiału nie wyrzucić, gdyż to jest po raz kolejny. Okazuje się, że nie umiem grać FPS-y i chyba zaczyna mnie losować z prawdziwymi ludźmi, znaczy wiecie, z dobrymi ludźmi do gry, gdyż no bywają takie momenty, w których no obawiam się, że to będzie troszeczkę trudno. Na przykład powiem wam szczerze, że jeden materiał musiałem wywalić, dlatego właśnie, że przegrałem każdą rozgrywkę, która tylko się pojawiła w tym odcinku, więc no to naprawdę nie było pozytywne, biorąc pod uwagę fakt, że tylko biegałem i umierałem i naprawdę to było 30 minut, no nie wiem, może 40 minut jakiegoś, no całkiem niezłego gameplaya, tylko, przepraszam, tylko, no cóż, no przegrywałem, tak? Ja nie chciałem pokazać wam, że jestem tam beznadziejny czy coś takiego. Dobra, jakbym teraz zabił go i proszę, to właśnie mi się podoba. Dwa questy za jednym zamachem. Pro państwa, proszę, mogę się nawet teraz zmienić, teraz mnie nic nie obchodzi. Ale level Pishootera mam poziom czwarty, tylko zobaczę co mam jakie mam kolejne. Nawet paczkę dostałem za to, no kto by pomyślał. Teraz muszę zabić dwóch zombie za pomocą chili bomby 3 razy, czyli super. Zabić 3 zombie na najwyższej pozycji oraz zabić 10 zombie za pomocą chili bin bomby. Czyli bombardujemy gazem. Dobra, mi to pasuje. Wojak Adolf byłby dumny. No bez sensu, to znowu był dowcip, głupi. Ale no cóż, skoro będziemy rzucać tymi bombami, to będziemy rzucać tymi bombami aż do skutku, aż się uda. Jak się uda, to się nie uda, jak nie mogę, to przez nogę i znowu mogę. Takie stare powiedzenia, typowo dziadkowe, wiecie, takie typowe dziadkowe powiedzenia, tak samo jak są typowe w internecie, ludzie mówią, że są powiedzenia dziadkowe oraz żarty ojcowe. Tak zwane dead jokes, które mają w sobie mało treści żartobliwej, a zazwyczaj dużo absurdu. No ale cóż, bywaj tak.
Well, fuck. Jest pięknie, pierwszy Vanquish. Nie udało mu się podnieść sojusznika, a ten może niech dostanie z bomby. Nie udostanie z bomby, troszeczkę za daleko wezmu. Ale możemy gdzieś tak go z tyłu pozadamage'ować. I jeszcze raz, i jeszcze... Kurwa no. Chodź tu! Gdzie on jest? Zgubiłem go z oczu. Zgubiłem go z oczu, no bez przesady. Tu jest jakiś... Nie, to jest chyba inny i znowu będziemy... I śmierć. Śmierć, głód i zaskoczenia. Śmierć, głód i strzykanie, zgrzytanie zębami. Tak, zgrzytanie zębami. Tyle tych w ogóle łamańców językowych ostatnio wymyśliłem. Nawet pamiętam, że ktoś wymyślił dla mnie specjalny wyłamaniec językowy, który tam był, że skoczkowie ze skoczni, z małej skoczni, ale swą drogą było tam za mało takich głosek, wiecie, dźwięcznych, w sensie, że takich, które mogą się łatwo mylić. Dla przykładu powiem wam, taki jeden jest z moich ulubionych, jak jest tak, nie pamiętam w ogóle, jak to mniej więcej leciało, ale mi się spodobało, kiedy to usłyszałem u gąciarza. Co może mniej więcej kieruje was na fakt, co ostatnio oglądam i jakimi osobami się teraz w tym momencie... Nie porozumiewam, tylko na jakich osobach się wzoruję, tak? Więc jak wcześniej powiedziałem, jeżeli oglądam jakąś dużą ilość jednego youtubera, to potem bywa, że mogę tam przejąć na przykład bluzgi specjalne po nim albo coś takiego i nie chciałbym tego akurat, żeby takie inne osoby na mnie wpływały, ale no cóż, taki już jestem, prawda? Taki już bywa. Okej, skończmy ten poziom z gracją. Może jeszcze uda nam się do 25 fragów dojść, gdyż w ostatnich momentach, tak naprawdę w ostatnich kilku strzałach, tak naprawdę to my zaczęliśmy mieć przewagę. I gdybym jeszcze raz go trafił, jeszcze raz, jeszcze dwa. Kurde, nie mogę go trafić, szczerze mówiąc, i niestety to mój orb zostanie podniesiony, chyba nie będzie on ostatni, ale to już dużo nie brakuje, więc no cóż, jeszcze się beczka ode mnie odbiła i z gracją przyjmijmy ten ostatni frag. 2000 jeszcze dostaliśmy z Completion, więc możemy przejść do otwierania paczek, no bo w końcu za darmo, prawda? Zombies win, no skoro szkoda. 2250, nie jest aż tak źle, mogłoby być lepiej oczywiście, jednakże, no cóż, co się uciecze, to nie odskoczy, czy coś takiego. Co dostaliśmy? Piszuter level 4 pack, co możemy zobaczyć? Okej, okay, Magnificent Scar i Happy Dance. Fajnie, fajnie, mi się to podoba, gdyż to są akurat specjalne rzeczy do piszutera, przez co mógłbym sobie dla przykładu tymi piszuterkami troszeczkę bardziej postrzelać. Ale tym razem przejdziemy sobie dla przykładu. Ktoś mi również powiedział, że po wbiciu 80 poziomu jakby bohater, znaczy naszego bohatera, znaczy mnie, znaczy jakbym wbił 80 poziom, to miałbym nowe postacie, gdyż wbicie 10 poziomu na każdym z bohaterów daje jakąś dodatkową postać. Fajne to by było, ale niestety z tego co widzicie po tym jak mi idzie, to może to być zajęcie na jakieś pół roku, rok, półtora, więc no troszeczkę to długie będzie. Ale jest możliwość, żebym kiedyś w końcu zdobył ten 313, jednakże na pewno wszystkie rozgrywki bym nie wrzucił, gdyż to zajęłoby, o pani, ile tą całą masę czasu. Tak samo jak to się dzieje w Isaacu Rebirth, że tam jak dzisiaj widziałem u Gimpera, jak było Drinking of Isaac, że tam miał wszystkie zaliczone postacie na 100% prawie i wszystkie challenge oprócz tam jednej, której nie cierpiał, ale kolejną rundę przechodzimy, więc nie będę gadał od rzeczy, dlatego przechodzimy sobie. Dzisiaj jest akurat piątek, piąteczek piątują, więc mam dobry humor, żeby grać sobie jakieś właśnie takie strzelanki. I mamy znowu Crash Course Night, tym razem jest tu Suburbination. I szczerze mówiąc, nie podobają mi się, po raz kolejny powiem, te dźwięki, które się odpalają w jakichś losowych momentach, gdyż przypomina mi to wszystkie creepypasty, które czytałem w ostatnim momencie, znaczy w ostatnich dniach. Gdzie mamy najbliżej do dobicia kolejnego poziomu? W Allstarze. Dlaczego sobie dzisiaj zagram Allstarem? Muszę zabić oczywiście 3 kaktusów za pomocą mojej głównej broni i ponieść 3 kolegów. No dobra, zeskipuję sobie, bo tego akurat nie chcę. Nie! To drugie miałem zeskipować. No ale dobra, niech już będzie. I Rugby Star niech będzie. Radio kill the video star. To chyba była piosenka w Vice City? Chyba tak. Pamiętam, że w jednym z radiu leciało. Tylko nie pamiętam, czy to było GTA Vice City, czy GTA San Andreas. Chyba tak. Nie, chyba Vice City. Gdyż GTA miał świetny soundtrack, z tego co wiele osób mówiło. I szczerze mówiąc, przyznać trzeba, że wiele tych piosenek mało naprawdę duży sens. I taki jest is buta! W sumie pierwszy strike dostałem, więc dostałem 250 hajsu dodatkowego za pierwszego fraga. Tylko tym razem jednakże to jest Suburbination, a nie jakiś tam tryb, który tam, jakieś tam pitu-pitu, którym się trzeba zabijać. Tylko nie bomba! Dobra, niech będzie. Na razie, no trochę oberwałem za mocno tej bomby, ale może się uda cokolwiek zrobić. Niestety nie uda się, gdyż dostałem jednym strzałem, który mnie wywalił tam w ogóle tam, gdzieś w piździet. A i plasmin destruktor niestety mnie tutaj zniszczył. Więc po prostu wolałbym chyba sobie tutaj pobiegać i popatrzeć na sojuszników, czy przypadkowo czasem nie giną i pomóc im troszeczkę bardziej.
A żeby biegać z sojusznikami, musiałbym najpierw kogoś znaleźć, gdyż widzę, że no jest... Nie, całkiem masa, cała masa jest nas tutaj na tym serwerze, więc już się robi coraz lepiej. Że jak wcześniej powiedziałem, te małe serwery są takie troszeczkę beznadziejne, gdyż wtedy tam kryją się tak naprawdę 2-3 osoby, które są takie lepsze, a potem reszta przeciwników, reszta graczy ma problem. Ale go wyrzuciło! Jakbym wcześniej w ogóle zaczął strzelać, to można by było nawet bez strat co jakichkolwiek to ponieść. Ale no proszę bardzo, no szczerze mówiąc przyznaję, że ten rugby star jest... Znaczy rugby jest dosyć... No jest potężny, no ma te walnięcie z bara, tak? To jest jego, jeden z jego atutów, tak? Ale cóż poradzić? Tu jest kolega! Nie ucieknie, uciekł. Nie ucieknie, uciekł, no bez sensu to było. A tutaj jest ta baza! I to tutaj chyba musimy stać. Zginę! Zginąłem, ale to nie przez mobda. Tylko właśnie przez tego pigatlinga, który się ustawi gdzieś tam na górze. Sad boys. Niestety nic nie mogę z tym zrobić na razie. A i nadal nie posuwam się nigdzie do przodu. Więc tylko pobiegałbym sobie i poszukał chociaż kogokolwiek, żebym mógł go podnieść. Zresztą tak to, jeżeli się będę pieprzył jeszcze z tym zadaniem przez kolejne 230 godzin 200-300 godzin, to będzie prawie bez sensu. Dobra, Suburbination, które znowu będziemy musieli oczywiście jakoś przeżyć. Chyba i tak. W sumie chyba będę mógł nazywać ten film paradą faili, gdyż podejmuję złe decyzje. Ale niektóre są dobre i proszę bardzo, Vanquish, nawet udało mu się uratować sojusznika. Byleby tylko... Przed chwilą się zastanawiałem, czy nie lepiej by było, gdyby przeciwnik zabił mojego sojusznika, a wtedy ja bym go uratował. Wiecie, takim bohaterem bym się stał. Bez sensu jest to kompletnie pomysł, ale proszę bardzo, dzięki temu właśnie, że tworzę takie piękne pomysły, udaje się cokolwiek chociaż zrobić. I tylko byleby tutaj... Nie, tylko nie Sunflower! Skoncentrowany atak dwóch jakby prawdopodobnie pokona tą piękną panią, która to będzie nam strzelać, będzie nam pitu gadać. Tylko problem jest w tym, że chyba zostałem sam. Nie jesteś sama, przecież masz jeszcze żonę i dzieci. Przecież masz jeszcze dzieci. Kabaret Anime Room Room. Sketch na Euro 2012, z tego co dobrze pamiętam. Dobry sketch, ale bywały lepsze. Jeżeli ktoś lubi kabarety, tak samo jak Anime Room Room dla przykładu ja lubię, no to bardzo pozdrawiam, polecam. I tutaj kolejny chyba jakiś przeciwnik się gdzieś kroi, znaczy kroi, no gdzieś zaszył. Tylko problem w tym, że nie widzę gdzie. Gdyż dla przykładu, dziwi mnie fakt, że tutaj akurat postawili troszeczkę twórcy na większą wiedzę graczy. Znaczy, że mamy takie indykatory, które... Mogę kogoś podnieść! Ja idę cię podnieść! Stary! Tutaj będziesz się przydać się. Trochę bez sensu to było już. Dobra, chodźmy tutaj. Jest, zostaniesz podniesiony! Żyj! Działa. Jest, bardzo ładnie. Zombie Resurrection, co jest w ogóle dziwnym trafem, że akurat resurrekcja zombie, może istnieje coś takiego. Chociaż w sumie, skoro resurrekcja jest od słowa sur, to co oznacza słowo sur? Życie? Czy przyzwanie do życia? Narodzenie? Coś takiego? Może i tak, może i nie. Musimy sprawdzić tam gdzieś tam w słowniku łacińskim, czy coś takiego, gdyż tak naprawdę ładnie to brzmi to słowo. Nie resuscytacja. Już nie pamiętam, co się nazywało. Ale dostałem achievement Revived, który... O, Resurrection. Ciekawe, co Surrekcja znaczy. Ale to mógłbym sobie sprawdzić później. Przy okazji jednak dostałem kolejną paczkę, którą będę miał na koniec poziomu. I teraz będą poziomy, odcinki wypełnione takimi paczkami, które będą zawierać prawdopodobnie to samo, co wy otworzyliście, ale to już nie jest ważne. I teraz muszę patrzeć, że muszę 5 razy zadać dyps przeciwnikom za pomocą takli, 5 razy za pomocą impów i 2 champerów w jednym meczu muszę zniszczyć. Jest to jakieś wyzwanie, nie jest to niewykonalne, jest to wykonalne jak najbardziej. Problem w tym, że to może zająć też troszeczkę dużo czasu, gdyż z tego co widzicie, żeby wbić 5 level nie potrzeba 5 achievementów, tylko potrzeba ich aż 7. A 7 achievementów to jest tak trochę dużo, nie? No ale cóż, no proszę powiedzieć. Od tyłu! Najlepsza technika! Du. Proszę bardzo. Nawet Nemezius udało mi się zniszczyć. No proszę, i pomyślę, że nigdy by się to nie udało, gdybym nie zaszedł go od tyłu. I znowu kryty, i znowu kryty, i znowu kryty. I jakoś tak od tyłu te kryty łatwiej wchodzą, tylko problem w tym, że dostałem chyba z jakiegoś gupa, więc dużo tutaj nie zrobiłem, biorąc pod uwagę fakt, że tam na górze jeszcze się kryją mędy, żydy, no wiecie, Vanquish Streak razy 2. Zapominam już niektórych słów, a to dobrze nie świadczy na pewno. Też mam niestety takie czasami opcje, szczególnie kiedy jestem nie bardzo w formie, że po prostu...
słowa, które nachodzą gdzieś tam, utykają w połowie przełyka i nie chcą przejść, a potem się robi taki zator i w ogóle całe nagranie może się iść pieprzyć, ale to wiecie, to troszeczkę przeszkadza w karierze youtubera, nie znaczy to jednak, że zdarza się to często. Najlepiej zrobić przerwy i sam napić się wody czy cokolwiek. I w sumie, jeżeli ktoś myślał o rozpoczęciu przygody z YouTube'em, to mam taką radę, że lepiej się chyba, że dobrze jest się dobrze odżywiać, jeżeli chce się grać. Gdyż dla przykładu woda sprawia cuda na struny głosowe, na aparat gębowy. Gdyż eliminuje różne dziwne takie elementy, które przeszkadzają w nagrywaniu, na przykład takie typowe niesmaki w ustach czasami po dłuższej chwili, albo ewentualnie, jak to się nazywa, takie dziwne uczucie suchości. Wiesz, nie wiadomo, Coca-Cola to troszeczkę też zatyka gardło, jeżeli wypije się mleko, to się potem ma takie wrażenie, że głos jest wyższy. Swoją drogą musiałbym wam polecić Zagrajpedię, gdyż po raz kolejny będę mówił o forum Let's Play.pl, ale jest to świetne forum, które to tak naprawdę daje mi większość wskazówek, co jeść, co pić, jak się ubierać, znaczy bez przesady, ubieram się w bluzy, tak naprawdę tylko na nagrania, ale cokolwiek robić, żeby jakoś to nagranie wyglądało i właśnie strasznie dziękuję temu forum. Serdecznie polecam, czasami bywa i tak, że coś niemądrego będzie, czasami będzie coś mądrego. I tym razem jakieś znowu planty mnie zachodzą od tyłu, żeby nie było, że gadam tylko od rzeczy. Ale poleciał! No proszę bardzo, to było piękne. Jak jeszcze mi się udało zniszczyć przeciwnika w powietrzu, to by było w ogóle cud po prostu, cud natury. Impul! Du-du-du-du-du! Jest! Ale ładnie weszło. Ciekawe, czy to przez to, że on sobie zniszczył tą... No jak to się nazywa? Ciekawe to, czy to przez to zginął, że zniszczył tego impa, czy po prostu ja go zabiłem tymi strzałami. Niestety dron tam leci! Ale to dron był mój, a zabił mnie ktoś z tyłu. Nie zauważyłem. Szkoda trochę. Ale zostały jeszcze tylko 3 punkty, niestety za dużo tutaj zrobić nie możemy. Oczywiście może się zdarzyć czuć, że wszystkim przeciwnikom wywali internet. Ale ja w takie cuda bym nie wierzył. Takie cuda zdarzają się tylko w przypadku Rosji. A Rosja, jak wiadomo, troszeczkę daleko jest. A za daleko to tutaj serwery nie sięgają. Koniec. Nasi towarzysze niestety nie udało im się pokonać głupich roślin, tylko 31 punktów udało nam się zebrać, co w sumie lepiej jest niż przeciwnicy w zeszłym odcinku, kiedy to wygraliśmy 100 do 30. No dobra, 4000 monet, dostaliśmy kolejną paczkę do otworzenia i dostałem 2 odznaki. Sprawdźmy, cool staty. Review Master Matorn oraz First Strike Master też Matorn, czyli w minutę udało mu się zabić przeciwnika i 3 sojuszników podnieść. Co to człowiek robi cuda? All-Star Level 4 Pack, który to oczywiście pokaże nam co? Full Fanart oraz Sashai. Czyli bardzo ładnie, continue. Dziękuję wam za oglądanie, to chyba będzie koniec nam w tym momencie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, jeżeli się podobało, to zostawcie jakiś komentarz, wasze przemyślenia, bardzo lubię czytać. Wy zajrzyjcie na Facebooka, żeby dowiedzieć się, kiedy będą emitowane kolejne odcinki. I tymczasem będę się z wami żegnał, do zobaczenia, trzymajcie się, mówił do was generał Matornen, pa pa.